Gplay i jego kumpel postanawiają odwiedzić stary nawiedzony dom. Nie wiedzą jednak, że w środku czyha na nich ogromne niebezpieczeństwo. Jakie losy czekają naszych bohaterów? Oglądaj ten odcinek do końca. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay. Słuchajcie, właśnie czekam na mojego przyjaciela Marka i będziemy za momencik szli na matematykę. Trochę mi się nie chce, ale mam nadzieję, że on w ogóle zaraz tutaj przyjdzie. O, leci, kurczę, przystojniaczek z plecaczkiem, elegancko. Siema, Marek, kurczę, co tam słychać? Wyspałeś się dzisiaj? No tak średnio bym powiedział. Grałem do późna, a na dodatek nie odrobiłem pracki domowej, kurde. No, w ogóle dzisiaj kartkówka ma być chyba z matmy, nie? Dawaj w ogóle idziemy, bo już jesteśmy spóźnieni. Czekałem na ciebie tutaj 10 minut. Czemu ty taki spóźnialski jesteś, co? No nie mogłem znaleźć drugiej skarpetki i jeszcze potem autobus mi uciekł. Kurka wodna. No dobra, słuchaj, to chodź, czekaj, po cichutku musimy tutaj, słuchaj, wejść. Może się nie skapnie i nam, kurczę, nie wpisze spóźnienia. Dobra, także dawaj, leć pierwszy, zobaczymy. Okej, okay, dobra. Dobry. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma go. Ty, kurczę, nikogo nie ma, słuchaj, dobra. Fajnie, bo nie przyszedł jeszcze, słuchaj, nauczyciel, także jesteśmy idealnie, słuchaj, ustawieni, bo nie będziemy mieli spóźnienia. Widzisz, kurczę, ej, w ogóle oni tu wszyscy czekają, ty, a gdzie on ogólnie jest, kurczę, coś wiadomo? Cicho. Dzień dobry, to ja, wasz wifista. No, mamy dzisiaj zastępstwo. Okej, okay, dobrze, pan poprowadzi zajęcia, nie ma sprawy. Dobra, słuchaj. Kurczę, w ogóle patrz na jego, jaki to jest nubek. Ty w majtkach przyszedł, w slipach, widziałeś? O kurde, jaki dziwny. O, pizza. Ty, Gplay, no chyba nie będziemy tutaj z nim siedzieć, jak mamy zastępstwo. Dawaj sobie, idziemy gdzieś, coś wymyślimy. On tam pizzę wcina, dawaj, kurczę, teraz nie patrzę, chodź szybko, schodź. Dawaj, Marek, idziemy po cichutku, dawaj, żebyś się nie zorientował, wychodzimy z klasy. Ty, w ogóle wiesz, co ostatnio słyszałem od ludzi ze starszej klasy? Że jest taki dom, nawiedzony dom, gdzie podobno jest ukryty jakiś skarb. I ogólnie, no dużo ludzi mi już o tym mówiło. I może byśmy, słuchaj, tam się udali, ja w ogóle muszę tylko iść do toalety. I może za momencik coś wykminimy, co? Ty, no, możemy to obczaić, bez kitu. Chodźmy tam. Dobra, słuchaj, to ja idę, się załatwię i za momencik, kurczę, pogadamy. Dobra, słuchajcie, dobra. W ogóle ja tutaj chodzę, nikt nie patrzy. Chodzę specjalnie tutaj do toalety dla nauczycieli. Ona jest tutaj bardziej zadbana, zobaczcie, kurczę, tutaj mamy mydełko, ręczniczek, wszystko jest idealnie. Także tutaj możemy się załatwić, akurat w pisuarze. Także okej. Okay. Słuchajcie, umyjemy sobie ręce mydełkiem, wytrzemy normalnie ręcznik i w ogóle możemy właśnie iść. Ogólnie jest tutaj kilku takich zbirów, można powiedzieć, ze starszej klasy i ogólnie oni, można by powiedzieć, są niezbyt mili, ale oni wiedzą tak naprawdę, gdzie jest ten dom. W ogóle bym w piłkarzyki bym sobie też pograł z tym. O kurczę! Kurde, no! No nie mogę, patrzeć. Kurde, moje lejsy! Kurczę, patrzcie, chyba lejsy mu wcięło. To jest jeden z tych cwaniaków ze starszej klasy. Patrzcie, jaki wielkolud, kurczę. Może z nim zagadamy. No, zaraz zniszczy, kurczę, ten automat. Ja nie mogę, masakra. Ja! Kurczę! Czemu zniszczyłeś automat? Ja, kurczę, chciałem bułeczkę sobie kupić dzisiaj. Właśnie mam tutaj akurat pieniążki. Czemu to zniszczyłeś, co? Nie twoja sprawa, knypku. Mów, czego chcesz, albo zaraz ci zabiorę kasę. Słuchaj, ja wiem tak naprawdę, że wy ze starszej klasy wiecie, gdzie jest ten nawiedzony dom. Słuchaj, nie powiem Dyrkowi, że zniszczyłeś tą maszynę, jak mi powiesz, gdzie znajdę właśnie tą, jakiś ten dom, wiesz? Gdzie go znajdę, co? Dobra, spryciarzu, powiem ci, ale i tak pewnie speniasz. Jeszcze nikt nigdy tam nie wszedł, bo każdy się bał i zawracał w połowie drogi. Dobra, słuchaj, ja ci normalnie dam ci nawet kasę, trzymaj tutaj 3 sztaby złota i mów mi w ogóle, no, ja gdzie jest ten dom i to czym prędzej, słuchaj, bo ja, kurczę, z moim kolegą właśnie zwialiśmy z zajęć i musimy tam iść, wiesz, także mów, szybko. No to tak, idźcie szybko do sali przyrodniczej i tam za akwarium powinna leżeć taka mapa. Zobaczymy, jak szybko zapełnicie swoje galoty. Na bank tam nie wejdziecie.
No dobra, słuchaj, ty, my sobie damy radę, my jesteśmy odważni z moim ziomeczkiem. Czekaj, sala przyrodnicza tu jest. Sala numer 8, to jest właśnie przyrodnicza. Słuchajcie, dobra, dobrze, że nie ma tutaj zajęć, bo tak naprawdę wtedy byśmy... O, jest akwarium. Byśmy tutaj nic nie zrobili, ale w ogóle widzieliście tego wielkoluda? Ja się normalnie go boję, on jest straszny. Okej, także słuchajcie, idziemy tutaj. Okej, jest mapa. Rzeczywiście, jaki fart. Bierzemy ją, słuchajcie, i pójdziemy do tego nawiedzonego domu, ale superancko. Muszę tylko znaleźć mojego ziomeczka. O, siema, stary, słuchaj. Wiem już w ogóle, gdzie jest po prostu ten dom. Wiesz co, znalazłem mapę, chodź kurczę. Może tu się zamkniemy w tej sali przyrodniczej. Dawaj, wbijamy, wbijaj do środka, chodź. Ci pokażę, patrz. Stary, normalnie zobacz, kurczę. Ta mapa wskazuje miejsce, gdzie jest ten nawiedzony dom. Ogólnie ten cwaniak, wiesz co, ze starszej klasy powiedział, że wszyscy się boją tam chodzić i ogólnie, że jest bardzo strasznie. No, myślisz, że jesteśmy na tyle odważni, żeby tam się dostać? Co tam możemy spróbować? Ja bym zaryzykował. No dobra, słuchaj. No to co, to bierzemy mapę, słuchaj, i lecimy tam? Jesteś gotowy? Lecimy, idziemy, chodź. Dobra, no to dawaj, kurczę, ruszamy. To będzie niezapomniana podróż, już się nie mogę doczekać, jak znajdziemy ten skarb. Do dzieła, do roboty, lecimy. Arek, zaczynam się trochę bać, ci powiem szczerze. Tutaj jest naprawdę, naprawdę dziwnie. W ogóle zobacz, uważaj, żebyś się nie pokłuł. Jesteśmy w jakimś gęstym lesie. Ty myślisz, że to jest dobry pomysł, żebyśmy my tam szli na pewno? No, ja to chyba się cykam, kurczę. Ej! Kurde, plecak zostawiłem. Chodź ze mną. Kurczę, zgubiłeś plecak? Gdzie ty plecak zgubiłeś? Oj, co tu ty... jest. Dobra, pokaż, kurczę, dobrze, dobrze, że masz. W ogóle ty, ja też zgubiłem plecak. Nie wiem w ogóle, gdzie on jest. Ale patrz tam, patrz pod drzewem, słuchaj, tam coś w ogóle widzę, widzisz? Jest jakiś szkielet, chodź, uciekamy, słuchaj, idziemy, idziemy dalej. Chodź. Człowieku, zobacz tam, w ogóle widać już ten nawiedzony dom. Drzwi są w ogóle otwarte, widziałeś? Ej, no, może tam jednak nie wchodźmy. Może w środku jest jakiś psychol, albo klaun, albo psychol-klaun. Kurczę, no nie wiem, słuchaj, możemy coś wymyślić. Ty... O kurczę, widzę tam kogoś na górze, widzisz? Ktoś na nas patrzy, słuchaj, schowaj się za drzewem, żeby ciebie nie zobaczył. Słuchaj, ja nie mogę, ten ktoś ma czerwone oczy, naprawdę przerażająca osoba. Co robimy, kurczę, mordeczko? Idziemy dalej do tego domu, jesteś nadal pewny, że chcesz tam iść? Nie, no chodźmy, jak już wiesz, uciekliśmy z tej szkoły, to już zróbmy to, nie? No, dobra, idziemy, nie ma co. Tylko żeby nas nie zobaczyła ta dziwna Baba Jaga, nie wiem kto to jest. Kurde, dobra, dawaj, do lecimy, ciebie. Szybko, jazda. Ty uważaj, tu są jakieś kolce, żebyś się nie pokłuł, ziomeczku. Ty, kurczę, uważaj, pomóż mi, ja nie mogę. Słuchaj, ona tutaj nas będzie obserwować. Dawaj, musisz mnie szybko uwolnić, szybko, pomóż mi. Już, byłaś. Tutaj są jakieś pułapki, kurczę, ja chyba chcę wracać do domu. W ogóle tutaj nie jest fajnie, uważaj, patrz, kolejna pułapka. Chodź, zobaczymy może tutaj, co tutaj jest. Ty, kurczę, jakieś dziwne rzeczy na ścianie widzę. Ja się boję, może obejdziemy na początku ten dom, masz chleb? O, fajnie, słuchaj. Masz, kanapki mi mama zrobiła, możemy zjeść, ja to już zgłodniałem. Dobra, dawaj, jedz, w ogóle się ściemnia. Ja kurczę się boję. Ja nie mogę, zobacz tutaj w ogródku. Widzisz to? Jakiś kurczę szkielet i pod nim w ogóle jest jakaś skrzynka. Idziesz zobaczyć? Ja się boję, kurde. Ja jej nie tknę, słuchaj. Myślisz, że to prawdziwy? No nie wiem, słuchaj, możemy to sprawdzić. Ja nie mogę. Dawaj, sprawdzimy tą skrzynkę, weź ją otwórz, możesz ją otworzyć? Ty, jakieś ładunki, dynamity, słuchaj. Dobra, będziemy mogli tutaj je podłożyć i na przykład wysadzić ten dom. Zobacz, na przykład tutaj. Ty, kolejne drzwi otwarte, jedziemy zobaczyć? Wchodzisz pierwszy? Ja nie wchodzę pierwszy. Dobra, wchodzę. Dobra, dawaj, zobaczymy. Bardzo dziwne jest to pomieszczenie, ja nie wiem w ogóle, co ktoś tutaj, wiesz, co chciał zrobić. Może tutaj była jakaś sypialnia, nie wiem. Chyba stąd się wynosimy, co? Nic tutaj nie ma ciekawego. No, chodźmy stąd lepiej, kurczę. Ziomeczku, uważaj! O nie! O, ty kurczę, babcio jedna! Ja ci dam, ty... O kurczę, gdzie ja jestem? Ja nie mogę, co to jest za łóżko i jakiś dziwny pokój? O nie, jakieś szkielety tutaj są? Kurczę, nie wiem w ogóle, ostatnie co pamiętam, że jakaś dziwna stara babcia mnie zaatakowała, to chyba była w ogóle babcia Granny. Ja nie mogę, patrzcie, tutaj jakieś dynamity. Nie wiem, czy to jest osoba, która wcześniej tutaj była w tym pokoju i nawet jakaś laleczka wudu. O nie, ja muszę się stąd wydostać, może oknem? Kurczę, okno jest zamknięte, nie da rady otworzyć. Te drzwi, kurczę, są otwarte, czekajcie, spróbuję wyważyć, rozpędzę się i... Bang! Dobra, otworzyłem. Okej, rozejrzymy się, gdzie ta babcia tutaj jest. O nie, idzie tutaj. O kurczę, akurat, nie mówcie, że akurat idzie tutaj na górę. O nie, musimy się schować. Dobra, szybko się chowam. Okej, tutaj może za szafą. Za szafą się schowam, słuchajcie, włączę tutaj super taki podgląd i mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Pomyśli, że uciekłem stąd i na przykład będzie mnie szukała gdzie indziej. O, weszła. Dobra,
Cichutko. No gdzie ten chłopczyk mały? Cicho. A, on chyba chce się bawić ze mną w chowanego. Nie, nie, nie. Dobra. Poszła sobie, nie zorientowała się, że tutaj się schowałem w szafie. Dobra, zamykamy tą szafę. Ty, w ogóle jakie fajne raczki. Niezłe, dobra. Teraz musimy się stąd wydostać. Co to w ogóle są za urządzenia? Najgorsze, że już jest praktycznie noc za oknem i tak naprawdę ja nie wiem, jak ja przez ten las wrócę do domu. To jest po prostu tragedia. Okej, teraz cicho, żeby tylko mnie nie zobaczyła. Może rozejrzymy się tutaj i wejdziemy... O nie, tutaj widzę, że jest pełno pułapek. Wejdziemy na przykład szybko tutaj do tego pomieszczenia. O kurczę, o nie, fu! Jakieś jej bielizna, ale tu śmierdzi w ogóle. Chyba niedawno babcia Grany korzystała z talety, słuchajcie. Jakieś śmierdzące jej ciuchy, ale jest jakaś skrzynka. Ty, znalazłem klucz. Może się przyda. Może przy okazji też się załatwię, okej. Okay. Jestem trochę za mały na tą taletę, ale załatwimy się. Okej, okay. Także już mi się nie będzie przynajmniej chciało siku. Musimy stąd znaleźć jakąś drogę ucieczki. Kurczę, czemu tu wszystko jest pozamykane? Wszystkie okna są pozamykane, tędy nie ucieknę, ale mam klucz. Mam nadzieję, że to jest klucz do wyjścia z tego domu. Także pójdziemy. Okej, słuchajcie. O nie, żebym się tutaj nie ukuł przypadkiem. Dobra, po cichutku schodzimy na dół. Mam nadzieję, że ona tutaj, kurczę, gdzieś nie buszuje. Ona mnie szuka, ona myśli, że się bawimy w chowanego. Okej, szybko, klucz, otwieramy kluczem te drzwi. W ogóle nie pasuje ten klucz, kurczę, kompletnie nie pasuje, ale dobra. Schowamy się może tutaj gdzieś w kuchni, zobaczymy, co tutaj jest. Okej, są jakieś ciasteczka. Jestem w ogóle bardzo głodny, także zjem sobie trochę. Widzę, że tutaj jakieś ma też marchewki. Jeszcze jedno ciastko sobie zjemy i zobaczymy, co ma w lodówce. O kurczę! Ziemniaczek, kurczę, stek i jakaś mikstura. Zobaczymy za momencik, co to jest za mikstura, słuchajcie. Mikstura niewidzialności, bardzo się przyda. Okej, zgarniemy jeszcze to ostatnie ciastko, słuchajcie. Idziemy. O nie, babciu. Mam cię. Nie, kurczę, babciu. Mam cię, ty mały skrzacie. Nie, kurczę, ała, nie masz mnie. Idź stąd, kurczę, czemu mnie w ogóle uwięziłaś tutaj, babciu? Co? Gadaj. Jak ja cię złapię, zaraz. O nie, kurczę, ja biorę szybko miksturę na niewidzialność. Nie będziesz mnie widziała i cię będę tutaj trollował. Haha, teraz mnie nie zobaczysz. Gdzie jestem, babciu? Co? Gdzie? Ała. Mam cię, kurczę. Teraz jesteś, kurczę, moja. Zostajesz strollowana. Ha, ja nie mogę. Ale cieniaska, dobra, nie zobaczy mnie. Słuchajcie, ale ja w ogóle teraz muszę zobaczyć tylko, do czego jest ten klucz. Może do tej szafki? Ty, siekierkę znalazłem, dobra, przyda się. Może do tych drzwi, czekajcie, otwieram. O nie idzie tutaj, szybko muszę otworzyć. Szybko otwieram. Dobra, jest, udało się otworzyć, szybko wchodzimy. Zamykamy się tutaj. Ty, co to jest? To są jakieś podziemia domku babci Grany. Mam nadzieję, że się nie zorientowała, że ja tutaj właśnie poszedłem. Patrzcie, ona tutaj pranie robi jakieś. Są jakieś klatki. O nie, naprawdę dziwna sprawa. Okej, ty, książki jakieś tutaj porozrzucane. Trop ogólnie książek prowadzi tam, ale musimy się tutaj jeszcze porozglądać. Jakieś dziwne tutaj rzeczy. Wygląda, jakby ktoś tutaj niedawno był. Patrzcie, jeszcze jest świeczka zapalona. O, i tutaj widać nawet na zewnątrz, co się dzieje. Tutaj naprawdę jest dziwnie. Podejrzana sytuacja, ja sobie ziemniaczka zjem. I słuchajcie, w ogóle... ja nie mogę, zatrułem się tym ziemniakiem, ała, ale kurczę, to niezdrowe było. Ty, tutaj coś jest, patrzcie, jakieś książki prowadzą tutaj i w ogóle tu są jakieś drzwi. Halo, jest tutaj ktoś? Halo, kurczę, nikogo tutaj nie widzę normalnie. Nie wiem właśnie, czy ktoś tutaj jest uwięziony, czy co, ale kurczę, ile tutaj jest szkieletów. Jakiś straszny tutaj widzę nawet plakat. Słuchajcie, nie wiem. Okej, może znajdziemy tutaj, nie wiem, jakiś klucz do tych drzwi. Tu są jakieś sejfy. O, złoto! Złoto babci Grany, bierzemy, kurczę, złoto. I jest dźwignia, dobra, super, mamy klucz. Dzięki niemu otworzymy tutaj te drzwi, pyk. I słuchajcie, po cichu zobaczymy, co tutaj jest. Tablica? Kurczę, co ty tutaj robisz? Marek, ja nie mogę, przecież ty zostałeś tutaj uwięziony? Ty, to ja, zobacz, tutaj jestem niewidzialny, to ja, Gplay, słuchaj. Ja nie mogę, ja. Jestem tutaj, słuchaj, z tobą, rozumiesz? Otworzyłem ci drzwi, co ty tu robisz, co? Kurde, Gplay, ona mnie tutaj uwięziła, rozumiesz to? Jak to cię uwięziła, kurczę? Mnie uwięziła też tam w pokoju, ale ja uciekłem, słuchaj. Bierz plecaczek, słuchaj, musimy się stąd zwijać, rozumiesz? Ta babcia zabrała mój plecak i dała mi taki różowy, dziewczęcy. Ja nie mogę, różowy plecak? Co ona sobie myśli? O co ona cię czegoś tutaj uczyła? Co tu robi tablica w ogóle? O co tu chodzi, co? Ona kazała mi rozwiązywać zadania z matematyki.
Co, kurczę? Ty, może to dlatego, że ona wiedziała, że my uciekliśmy z matmy. Nie płacz. Spokojnie. Człowieku, bierz swój plecaczek, bierz tą kostkę Rubika, bierzemy ją i zwijamy cię. Ja cię stąd, słuchaj, zabieram. Ona jest straszna, ale ja ogólnie wziąłem miksturę na niewidzialność i mnie nie zobaczyła. Słuchaj, musimy wymyślić jakiś plan, choć zamkniemy tutaj te drzwi. W ogóle widziałeś tutaj te szkielety? Ja nie mogę, to jest po prostu masakra, nie? Ja nie mogę. Dobra, Gplay, musimy się stąd jak najszybciej wynosić. No, dobra, chodź, słuchaj, znajdziemy tutaj coś, tu jest bardzo dużo dziwnych rzeczy, możemy się tutaj porozglądać, tutaj są sejfy, ale to jest podejrzane, zobacz, tutaj jest jakiś redstone, tak jakby tu, patrz, nie wiem, było jakieś ukryte przejście czy coś takiego, też ci się tak wydaje? Wiesz co, tak, ja widziałem, że ona tutaj wchodzi. Tak, tylko widziałeś? Kurczę, nie wiem, jak ona to zrobiła. Ty, w ogóle melona znalazłem, jak jesteś głodny, chodź, zjemy sobie. Słuchaj, ja naprawdę bardzo się boję, a jak się boję, no to ogólnie jestem głodny. Chodź się tutaj rozejrzymy. Ty, patrz, są jakieś narzędzia. Dobra, są narzędzia, słuchaj. I ten, ty, słuchaj, a mam pomysł, co jakbyśmy wzięli na przykład ten klucz tutaj, stąd i go położyli właśnie tam, w tym miejscu i na tej wełnie ogólnie. Co ty na to? Myślisz, że to dobry pomysł? To zadziała? Spróbuj, zobaczymy. Dobra. Jest! Ty, patrz, otworzyło się. Wchodzisz pierwszy? Ty, widzę tam jakieś zbroje. To jest jakaś zbrojownia babci Grany. Dawaj, wbijamy, człowieku. Wow. Czekaj, ty, jakieś książki tutaj są. Patrz, którą, kurczę, bierzesz zbroję? Ja biorę tą. Ja tą. Zaklepuję. Ej, ja ją zaklepuję. To jest moja, kurczę. Ja chcę ją. Ty bierzesz tą różową, słuchaj. Dostałeś różowy plecaczek, to będzie ci nieźle pasować różowa. O, idealnie, słuchaj, bierzesz to. Ja biorę, kurczę, tą. Słuchaj, teraz będziemy uzbrojeni. To jest książkowa w ogóle, w sumie też by tobie pasowała książkowa zbrojka. Który mieczyk chcesz? Za to możesz mieczyk sobie wybrać. Trochę za duża na ciebie, ale spoko. Dawaj, bardzo męsko wyglądasz w ogóle. No. Może ten. Dobra, to bierz ten, słuchaj. I teraz jesteśmy uzbrojeni na babcie Grany. Teraz ona nam w ogóle nie podskoczy. Też sobie w ogóle zdejmę hełm, bo tak, kurczę, dziwnie. Za duże są te rzeczy, co? No, kurczę, trochę duże, ale wiesz co? Bezpiecznie się w niej czuję jednak. Widziałeś? Tam jest. Co jest? Widziałeś ją? A ona nas widziała, słuchaj? To babcia. O nie. Dobra, ty, rzeczywiście, widziałem, kurczę, tak jakby ktoś przeleciał szybko. Ja nie mogę, ty, ale ona chyba poszła w lewo, tak ci się też wydawało? Ona poszła sobie? No, chyba tak, musimy tam iść. Słuchaj, musimy ją dojechać za wszelką cenę. Dobra, słuchaj, no ja nawet nie myślę, żeby ją dojechać, jak się chce stąd wydostać tak naprawdę, tylko na tym mi zależy, chodź, pójdziemy... No ja też, ja już wolę do szkoły wracać niż tutaj być, kurde. No, po cichutku, chodź, zobaczymy, co ona robi. Jesteśmy uzbrojeni, także myślę, że sobie damy radę. Czekaj, ja mam klucz do tych drzwi, także muszę je otworzyć, ona pewnie je zamknęła. Okej, jest, dobra, chodź, zobaczymy, co ona tutaj robi. Bomba prawie gotowa. Co? Słyszysz, ona mówi, że w ogóle przygotowuje jakąś bombę, czy coś, kurczę, to jest jakiś ładunek wybuchowy. Chodź, po cichu, słuchaj, ja mam narzędzia. Spróbujemy zrobić tunel i się wydostać, tylko żeby nas nie zobaczyła. Po cichutku. Okej. Okay. Jest jakaś szalona. Ja nie mogę, nie mam, kurczę, łopaty, słuchaj, ale mam nadzieję, że jakoś sobie damy radę. Czekaj, położę tutaj pochodnie. Pyk. Okej, okay, będzie lepiej widać. Odejdź, słuchaj, ja muszę tutaj się przekopywać szybko, czym prędzej, żeby ona tylko nas nie zobaczyła. Słuchaj, sprawdzaj, bądź na czatach, jest wszystko w porządku, nie widzi dobra, nas? Dobra, dawaj, kop. Dobra, przekopujemy się. Słuchaj, chyba może się uda. Się nie zorientowała. Ja już do góry kopię. Dobra, jesteśmy już przy końcu, dawaj, już widzę powierzchnię. O nie, ona nas goni. Chodź szybko tutaj, czekaj. Ty, czekaj, ja mam pomysł, słuchaj, ziomeczku. O nie, babcie Grany. Dawaj ją, o, przerażająca bestia. Ja wezmę normalnie tutaj, jej odpalę ten dom. Ja nie mogę, poczekaj. Odpalam tutaj jej chatę i uciekamy, słuchaj. Dawaj, ty, pokonałeś ją? Uciekaj. Załatwiłeś ją? Nie wiem. Ty, kurczę, gdzie ona? Uciekła gdzieś chyba. Patrz, ja nie mogę, wysadziliśmy jej całą chatę. Dobra, teraz chyba jest najlepszy czas, żebyśmy stąd zwiewali, co? Chodź, kurczę, zostawmy już te plecaki, nie bierzemy nic. Dobrze, tak, uciekamy. Dawaj, uciekamy do domu. Ja już nigdy więcej nie idę do żadnego nawiedzonego domu, słuchaj. Nigdy więcej takich głupich pomysłów. Zwiewamy.